W październiku 1916 roku wciąż trwała pierwsza wojna światowa. Dzieci Mikołaja II odwiedziły ojca w kwaterze głównej. Mimo trudnej sytuacji w kraju i na świecie, Romanowowie wyglądali na szczęśliwych. Pół roku później Mikołaj II przestał być carem. Ostatni car. Upadek dynastii. Mikołaj II już od roku dowodził armią w walkach z Niemcami. W wojnie ginęły setki ludzi, a w kraju panowała bieda i głód. Wojsko rosyjskie zostało zdziesiątkowane. Rząd zawiódł społeczeństwo. Ludziom brakowało żywności. Pod nieobecność męża władzę sprawowała Aleksandra. Rosjanie obarczali ją winą za biedę. Sądzili, że szpieguje dla Niemców. Niepokoje społeczne rosły. Zbliżała się rewolucja. Aleksandra codziennie pisała listy do Mikołaja, czasem kilka. Błędy poczynione przez poprzedników za ich panowania przyczyniają zwykle następcom wiele bólu. To car rządzi, a nie duma. Taka już natura Rosjan. Pragną miłości, ale i żelaznej ręki, która ich karać będzie i prowadzić przez życie. Postarajmy się, żeby Aleksemu nie było ciężko, gdy będzie dźwigał nasze dziedzictwo. Moja Twe najukochańsza, serdeczne dzięki za Twe kochane listy. Rzeczywiście powinnaś być moimi oczami i uszami, tam, blisko stolicy, podczas gdy ja muszę tkwić tutaj. Bóg niech Cię błogosławi, Twój stary mężuś, Niki. Mikołaj wrócił z frontu przed świętami i powitał z rodziną 1917 rok. Romanowowie stali się jeszcze bardziej skryci. Zaobserwowali to ci, którzy byli blisko nich, między innymi Lily Dane, przyjaciółka carycy. W każdy czwartek w pałacu gra orkiestra. Pewnego razu zauważyłam, że Aleksandra siedzi przy kominku. Wyglądała na zasmuconą. Spytałam, czy dobrze się czuje. Odparła, że nie wie, czy to smutek, ale serce jej się kraje. I think my heart is breaking. Not only her heart. Imperium Romanowów chyliło się ku upadkowi. Ludzie zaczęli obwiniać cara za biedę i głód. Uważali, że Aleksandra szpieguje dla Niemców. W Piotrogrodzie wszyscy byli o tym przekonani. Caryca to zdrajczyni, truje Mikołaja, sama pije. Prawda była taka, że przemęczony car podejmował błędne decyzje. Być może lepsza okazałaby się bezczynność.
Rodzina widziała po Mikołaju, że opadł z sił. Stracił wiarę w siebie i chyba przestał czuć się carem jeszcze zanim abdykował. Wojna go wycieńczała. Krewni byli przerażeni. Z carem rozmówił się jego szwagier, wielki książę Aleksander Mikołajewicz. Po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z rewolucją rozpętaną nie przez lud, a przez możnych. To nie społeczeństwo sprzeciwiło się rządowi, lecz rząd zawiódł społeczeństwo. Car odparł, że urodził się w święto Hioba i pogodził z losem, jaki go czeka. Ministrowie i członkowie Dumy uważali, że bierność cara jest dla kraju zgubna. Przewodniczącym parlamentu był Michail Rodzianko. Dziadek bardzo lubił cara. Na jego biurku zawsze stała reprodukcja carskiego portretu autorstwa Serowa. Dziadek uważał Mikołaja II za dobrego człowieka, ale powtarzał, że ta dobroć to czasem wada. Carowi brakowało stanowczości, która jest niezbędna, by władać krajem. Człowiek, który miał stanąć na czele rewolucji, przebywał na wygnaniu. W 1917 roku Lenin znajdował się w Szwajcarii. Był prawie pusty zał. Wygłosił przemówienie do robotników. Powiedział, że w Europie rodzi się rewolucja, ale jeszcze do niej nie dojdzie. Przewidywał, że nie dożyje czasów socjalistycznej rewolucji. Mylił się. Wybuchła po 3 miesiącach. Podczas gdy Lenin próbował stworzyć partię bolszewicką, w Piotrogrodzie nasilały się strajki i protesty ludności. My napisali zajawlenie. Napisaliśmy pismo do właściciela fabryki. Zażądaliśmy podwyżki i zagroziliśmy strajkiem. Nie spełniono naszej prośby, więc przerwaliśmy pracę. Sytuację pogarszała pogoda. W lutym przyszła sroga zima. Pociągi zamarzały. Wstrzymano transport żywności. Mieszkańcy Piotrogrodu głodowali. Mikołaj II postanowił opuścić stolicę i wrócić na front. Zjawił się tam 8 marca. Tego samego dnia ludzie w Piotrogrodzie włamywali się do sklepów i kradli jedzenie. Następnego ranka wyszłam do szkoły i zauważyłam, że ktoś się włamał do piekarni. Była pościuteńka. Zniszczono ladę. Powybijano szyby w oknach. W sobotę nawet kozacy zapewnili strajkujących, że nie stłumią ich protestów. Rewolucja była tuż. Zrozpaczona Aleksandra wysłała do męża list. Napisała go 11 marca. Według kalendarza juliańskiego był 24 lutego.
Młodzi chłopcy i dziewczęta biegają po ulicach i krzyczą, że nie mają chleba. Splądrowali sklepy. Car wysłał pismo do swoich ministrów. Żądam natychmiastowego zaprzestania zamieszek. Trwa wojna z Niemcami. Liczę, że nazajutrz strajki się skończą. Rozkaz był bezużyteczny. A Mikołaj II bezbronny wobec rewolucji, która wybuchła. Żołnierze przyłączyli się do obywateli. Lud się zjednoczył. Spontaneously, soldiers and citizens became one. Pamiętam, że pewnego dnia minęłam na ulicy martwe konie. Ludzie niszczyli i palili carskie insygnia. Krzyczeli, że zaczęła się rewolucja. Odbywały się antycarskie wiece, a z ulic znikały flagi i herby dynastii. Wiwatujący tłum pozbywał się symboli panowania Romanowów. Mojej młodszej siostrze się to nie podobało. Marzyło jej się bycie damą i wydawanie wystawnych przyjęć. Bała się, że obalenie cara będzie oznaczało koniec wyższych sfer. Dla kogo organizowałaby przyjęcia? Lud pracujący nie zdawał sobie sprawy z drzemiącej w nim siły. Nadszedł koniec dynastii. Jednym z członków rządu tymczasowego został Aleksander Kereński. Na ulicach zbierali się żołnierze i cywile. Chcieli wiedzieć, co zamierzamy zrobić z carem i jego rodziną. Pragnęli zemsty. Zapewniałem, że Romanowowie zostaną uwięzieni, ale lud wolał wziąć sprawy w swoje ręce. Byłem przeciwny rozwiązaniom siłowym. Największym zmartwieniem carycy było to, że jej dzieci zachorowały na ciężką wówczas chorobę – odrę. Mój najdroższy aniele, Olga i Aleksy mają odrę. Są bardzo osłabieni i leżą w ciemności. Caryca przebywała w pałacu, oczekując na powrót męża. Nie zjawił się. Lili Den opisała niepokój Aleksandry i dzieci. Uspokajałam carycę, że jej męża pewnie zatrzymała śnieżyca. Anastazja odparła, że przecież pociągi nigdy się nie spóźniają. Martwiła się o ojca. Rewolucjoniści blokowali tory kolejowe. Car musiał ewakuować się do Pskowa, w którym mieli stacjonować lojalni wobec niego żołnierze. On Wednesday, the 14th of March, 14 marca do miasta wjechał carski pociąg. Mikołaj II liczył na wsparcie generałów, ale nie otrzymał go. Zadecydowano, że car musi odejść. Usłyszał kilka gorzkich słów od Mikołaja Mikołajewicza, którego pozbawił stanowiska naczelnego dowódcy wojsk. Nadszedł kres twego panowania, carze. Dla własnego dobra i przez wzgląd na Rosję
Przekaż tron swemu synowi. To jedyne wyjście. Krótko mówiąc, Mikołajewicz zażądał od cara, by abdykował. Ze stolicy przyjechali przedstawiciele Dumy, Aleksander Guczkow i Wasilij Szulgin. Mieli przyjąć od Mikołaja II abdykację. Oto sam Szulgin, który w wieku 85 lat wziął udział w filmie opowiadającym o tamtej marcowej nocy. Nagle pojawił się car. Podszedł do nas i poprosił, abyśmy spoczęli. Sam usiadł tutaj. Guczkow wyjaśnił mu, że sytuacja w kraju jest bardzo ciężka. A jedyne wyjście to abdykacja. Oto dokument podpisany przez Mikołaja II. Chciałem mu powiedzieć, że może gdyby zdecydował się na to wcześniej, nie doszłoby do rewolucji. Nie dokończyłem zdania. Car spojrzał na mnie i odparł: naprawdę pan sądzi, że można było tego uniknąć? Piętnastego marca abdykowałem. Zrobiłem to dla dobra Rosji. Wokół siebie widzę tylko zdrajców i tchórzy. Aleksandra nie miała pojęcia, że mąż zrzekł się tronu. Mój najdroższy aniele, serce mi się kraje, gdy myślę, że w tych pełnych niepokoju i zdenerwowania dniach jesteś tam zupełnie sam, a my tutaj nie mamy o tobie żadnych wieści. Aby chronić chorego syna, Mikołaj abdykuje na rzecz swego brata, wielkiego księcia Michała Aleksandrowicza. Szulgow i Guczkow wrócili do stolicy. Na posiedzeniu Dumy zjawili się żołnierze. Dopytywali o akt abdykacji. Chcieli wiedzieć, czemu car nie przekazał władzy synowi. Mikołaj II nie chciał narażać Aleksego na niebezpieczeństwo. Pragnął przenieść się z rodziną na Krym. Ludzie przyjęli abdykację z radością. Mój ojciec wyciągnął nawet z tej okazji szampana. Cieszył się nie tyle z abdykacji, co z tego, że władzę przejmie nowy, lepszy rząd. Ludzie wychodzili na ulicę, świętowali. Wierzyliśmy, że skończyły się czasy autokracji i czeka nas lepsze jutro. Gdy dziadek usłyszał, że Mikołaj II nie tylko abdykował, ale i nie przekazał władzy Aleksemu, zbladł. Łzy napłynęły mu do oczu i smutno oświadczył, że
to koniec Rosji. Well, now Russia is finished. Just like that. No one saw the once imperial family. Rodzina carska przestała się liczyć. Aleksandra dowiedziała się o abdykacji męża dopiero następnego dnia. In the palace, both water and electricity had been cut off. Nie dość, że zmuszono Mikołaja II do abdykacji, to Michał Aleksandrowicz odmówił przejęcia władzy. Rosja nie miała cara. Pierre Gilliard został poproszony o przekazanie wieści swemu uczniowi Aleksemu. Powiadomiłem carewicza, że jego ojciec nie chce być już carem. Ale dlaczego? Spytał. To kto będzie tym carem? Odparłem, że nie wiem. Może nikt. Przez jakiś czas panowała cisza, po czym Aleksys pytał, skoro nie ma cara, to kto będzie teraz rządził Rosją? Zanim Mikołaj wrócił do domu, pałac znajdował się w rękach rewolucjonistów. Małżonkom pozwolono spotkać się na osobności. Oni sami nigdy o tym nie pisali. Podobno były car wtulił się w ramiona żony i zaczął płakać. Ludmiła Krasina mijała z siostrą pałac, którego strzegli bolszewicy. Dostrzegła mężczyznę, który wyglądał na żołnierza. Odgarniał śnieg ze ścieżek. Po chwili uświadomiłam sobie, że to nie żołnierz, a car. Byłam w szoku. Spytałam siostrę, czy to możliwe, by Mikołaj II pracował w ogrodzie. Odparła, że tak. Bo już nie jest carem, tylko więźniem we własnym domu. Nie mógł opuszczać pałacu, a praca w ogrodzie była dla niego jedyną rozrywką. Byłam wtedy małą dziewczynką, ale zaskoczyło mnie, że car miał na sobie stary poplamiony płaszcz. Nie było na nim żadnych odznaczeń. Many years have passed. I'm 90 now. Minęło wiele lat, a ja wciąż pamiętam, w co był ubrany car, a także smutek bijący z jego twarzy. Rodzina Romanowów przebywała w areszcie domowym. Ich nowe życie w niczym nie przypominało tego, które znali. Ratowali się poczuciem humoru. Gilliard opisał pewien incydent z udziałem carewi. W wyniku choroby wielkim księżnym wypadały włosy, więc ogolono im głowy. Kiedy wychodzą do ogrodu, owijają głowy szalem, żeby to ukryć. Właśnie robiłem im zdjęcie, gdy nagle, na znak Olgi, wszystkie zdjęły okrycia głowy. Były bardzo rozbawione pomysłem uwiecznienia ich na zdjęciu w taki sposób. Przewodnictwo nowego rządu tymczasowego planowało umieścić Romanowów poza granicami Rosji. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wysłanie ich do krewnych. Nie mogli liczyć na Wilhelma, bo wciąż trwała wojna z Niemcami. Azylu udzieliła Wielka Brytania. Jerzy V był kuzynem Mikołaja i Aleksandra.
Zbyt pochopnie zgodził się na azyl. Brytyjczycy nie pałali sympatią do cara, a jego żonę uważali za szpiega. Ta niechęć była absurdalna, ale takie wtedy panowały nastroje. Jerzy V bał się zagrożenia. Z niepokojem obserwował, jaka siła drzemie w socjalistach. Nie chciał pomóc Romanowom, bo nie chciał być kojarzony ze znienawidzonym rodem. Król cofnął azyl. Nikt nie chciał wyciągnąć do Mikołaja II ręki. Nie dziwię się Jerzemu V, że podjął taką, a nie inną decyzję. Poza tym Mikołaj II nie chciał opuszczać Rosji. Zrobiłby to tylko na prośbę żony. Nie prosiła go o to. Rodzina przebywała w carskim siole. Sytuacja na świecie nie poprawiała się. Rosja wciąż prowadziła wojnę z Niemcami. Którzy dopilnowali, by Władimir Lenin wrócił do kraju. Pomagając mu, liczyli, że odwdzięczy się po przejęciu władzy. Krążą legendy o triumfalnym powrocie Lenina do Piotrogrodu. Powitanie rewolucjonisty było zaaranżowane. Pojechałem wtedy na dworzec fiński. Był drugi dzień świąt wielkanocnych. Siostra Lenina otrzymała od niego telegram. Napisał, że przyjedzie o 11. Martwiła się, czy uda się zebrać ludzi, którzy zgotują mu gorące powitanie. Uspokojono ją, że wiadomość o przyjeździe Lenina zostanie puszczona w miasto i ludzie zjawią się na dworcu. Lenin powiedział Rosjanom dokładnie to, co chcieli usłyszeć. I właśnie po to Niemcy wysłali go do kraju. Lenin był populistą. Obiecywał rodakom dobrobyt. Przemawiał do setek tysięcy żołnierzy i zaręczał, że jeśli dołączą do bolszewików, nie wrócą na front. Poparli go, bo każdy wolał stolicę od okopów. Prawdziwy sukces miał dopiero nadejść. Najpierw Lenin musiał przekonać do siebie Kieryńskiego. Udało mu się. Pragnął też zemsty na Romanowach, którzy byli odpowiedzialni za śmierć jego brata. Chciałby spotkał ich ten sam los. Mimo ogólnospołecznej niechęci do cara, Kieryński czuł się zobowiązany do tego, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Przypadła mi w udziale niewdzięczna rola. Poinformowałem cara o tym, że powinien wyjechać. Wyjaśniłem, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony bolszewików. O dziwo, car zareagował spokojnie. Powiedział, że chciałby zamieszkać z rodziną na Krymie. Zaproponowałem syberyjski Tobolsk. Nie dojeżdżają tam pociągi, rodzina byłaby bezpieczna. Rose on 14 sierpnia członkowie dynastii i co najmniej 20 służących opuściło pałac. And at least two dozen members of the Tsarist household to leave.
Zapowiadał się ładny dzień. Piliśmy herbatę, a o 5.15 Kieryński zawiadomił, że możemy ruszyć. Opuściliśmy carskie sioło o 6 rano, podczas pięknego wschodu słońca. Podróż była długa i wyczerpująca. Romanowowie spędzili 4 dni w pociągu i kolejne 2 na pokładzie statku. 25 sierpnia dotarli do Tobolska. Ćwierć wieku wcześniej Mikołaj zwiedzał tamtejszy Kreml. Zatrzymał się w domu gubernatora. W czasie rewolucji posiadłość nazwano Domem Wolności. Romanowowie mieli w nim zamieszkać. Obejrzeliśmy dokładnie cały budynek, od strychu aż po piwnicę. Część pokoi przedstawia niezbyt zachęcający widok. Tak zwany ogród jest nędzny. Czujemy się jak więźniowie. Jesienią 1917 roku Lenin i bolszewicy szykowali się do przejęcia władzy. Siódmego listopada, według kalendarza gregoriańskiego, bolszewicy ruszyli na siedzibę rządu tymczasowego, Pałac Zimowy. Jego zajęcie należy do najważniejszych wydarzeń w historii Rosji, choć ludzie różnie je wspominają. Nie doszło do krwawego starcia. Większość broniących pałacu żołnierzy rzuciła broń i po prostu się poddała. Na czele wojsk bolszewickich stał Wołodymyr Antonow Owsienko. Mój father called it a coup. Ojciec zawsze mówił, że bez trudu zajęli pałac. Obyło się bez walk i setek ofiar. Członkowie rządu szybko się poddali. Rząd tymczasowy upadł, ale zniszczenia pałacu ograniczyły się do wybitej szyby. Kieryński uciekł z miasta i nigdy do niego nie wrócił. Władzę przejęli bolszewicy. Powrót Lenina do Rosji zaaranżowali Niemcy. Jednym z pierwszych podjętych przez bolszewików działań było podpisanie Traktatu Brzeskiego, na mocy którego Rosja utraciła pokaźną część swoich wschodnich terenów. Wycofanie się z wojny ucieszyło żołnierzy obu stron, ale Rosjanie byli podzieleni. Na południu kraju zaczęła funkcjonować antybolszewicka Biała Armia. Walczyła z Armią Czerwoną. Metody działania bolszewików określano czerwonym terrorem. Do Mikołaja II dotarły wieści o tym, co dzieje się w kraju. Pierre Gilliard opisał jego reakcję. Rozmawialiśmy o traktacie brzeskim. Car był bardzo przygnębiony i powiedział: toż to prawdziwa hańba dla Rosji i w zasadzie oznacza samobójstwo.
Rodzina carska mieszkała w Tobolsku od 6 miesięcy. Byli traktowani jak więźniowie. Aleksandra i jej córki potajemnie zaszywały w ubrania drogocenne kamienie, pozostałości po ich dawnym bogactwie. Dziergam na drutach skarpetki dla Aleksego. Teraz wszystko sama robię. Spodnie tatusia są już podarte i pocerowane, a bielizna dziewczynek strzępa. Nie pozwalają nam wychodzić. Od 4 tygodni nie wychodziłam na świeże powietrze. Kiedy bolszewicy przejęli władzę, los Romanowów był przesądzony. Doszło do zamachu stanu. Podpisanie traktatu brzeskiego pozbawiało Rosję tego, co zdobywała 300 lat. Było pewne, że dojdzie do zamieszek, a nawet wojny domowej. Lenin nie pozwoliłby odebrać sobie władzy. Romanowowie musieli umrzeć. Na domiar złego 14-letni Aleksy znów cierpiał z powodu hemofilii. Przestał chodzić. Mały, okropnie wychudł i ma żółtą skórę. Wczoraj powiedział mi, że chciałby umrzeć i nie boi się śmierci. Boję się tego, co mogą z nami zrobić. Pod koniec kwietnia 1918 roku dowództwo bolszewickie wydało nowe rozkazy. Romanowowie mieli zmienić miejsce zamieszkania, ale nie powiedziano im, gdzie zostaną przeniesieni. Niedaleko od Domu Wolności, w którym przebywała rodzina carska, mieszkał jej lekarz, dr Botkin, wraz z córką Tanią. Przed Wielkanocą dziewczynka otrzymała podarunek i liścik. Pochodzi z 1918 roku. Napisała go Olga Romanowa na kilka dni przed wyjazdem do Jekaterynburga, 3 miesiące przed śmiercią. Chrystus zmartwychwstał. Droga Taniu, wysyłam ci 2 jajka. Żałuję, że nie możemy się spotkać. Olga Romanowa. To ostatni zachowany list napisany przez członka rodziny carskiej. Mikołaja i jego bliskich czekała kolejna trudna podróż. Ich pociąg został zaatakowany. Rodzinę wywieziono do Jekaterynburga, położonego pod stokami Uralu. Dojechali na miejsce 18 kwietnia 1918 roku. Ostatnim miejscem pobytu cara został dom należący niegdyś do kupca Ipatiewa, tak zwany dom specjalnego przeznaczenia. Nie wiadomo, czy Romanowie spodziewali się, co ich czeka. Plotki mówią, że i tak planowali ucieczkę. Tymczasem Lenin miał coraz więcej wrogów. Biała Armia zbliżała się do Jekaterynburga, a cesarz niemiecki stanowczo domagał się wieści o swoich krewnych. Komendantem w Jekaterynburgu był Jakub Jurowski. Pewnego dnia spacerował po znajdującym się nieopodal lesie. Natrafił na nieczynną kopalnię. Kazał żołnierzom kupić kwas siarkowy i załatwić ciężarówkę. W
Caryca Aleksandra niemal do ostatnich dni pisała pamiętnik, który podarowała jej córka Tatiana. Kochana mamo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech nas Bóg błogosławi. Kochająca cię córka Tatiana. 64-letnia caryca datowała strony. Ostatni wpis pochodzi z 16 lipca. Ranek był ponury, ale później zaświeciło piękne słońce. Tatiana czytała ze mną księgę proroka Abadiasza. Choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdami położył gniazdo twoje i stamtąd cię stargnę, mówi Pan. Grałam w Bezika z Nikim. O 10:30 położyłam się spać. Było 15 stopni. Jurowski zbudził Romanowów o 1:30 w nocy, 17 lipca. Kazał im się szykować do opuszczenia domu. Zostali zaproszeni do piwnicy. W sumie zebrano tam 11 osób, rodzinę carską i służbę. Stanęli przed 11 uzbrojonymi żołnierzami. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Jurowski i jeden ze strażników, Miedwiediew, zdali raporty z tego, co zaszło. Paweł Miedwiediew. Wszyscy członkowie rodziny carskiej leżeli na ziemi. Krew lała się strumieniami. Jakub Jurowski. Wycelowałem w cara i od razu go zabiłem. Aleksandra Fiodorowna zginęła na miejscu. Aleksy i jego trzy siostry wciąż żyli. Zabraliśmy się do dobijania ich. Bagnety nie mogły przebić gorsetów. Rozbierając ciała do naga, odkryliśmy, że w miejscach, w których kule rozdarły gorsety, widać diamenty. Paweł Miedwiediew. Carewicz wciąż żył. Jurowski 2 lub 3 razy strzelił mu w głowę. To załatwiło sprawę. Wysłano zaszyfrowany telegram do Moskwy, żeby zawiadomić władzę o wykonaniu rozkazu. Cała rodzina doświadczyła tego samego losu, co jej głowa. Ciała rodziny Romanowów załadowano do ciężarówki i wywieziono do opuszczonej kopalni. Tam je poćwiartowano, oblano kwasem siarkowym, spalono, a na koniec wrzucono do szybu. W obawie przed tym, że mord wyjdzie na jaw, Jurowski wrócił do kopalni następnej nocy. Wydobył część kości i ciał, po czym zakopał nieopodal. Przez pół wieku badaczom nie udawało się odnaleźć szczątków rodziny carskiej. Biała Armia opanowała miasto tydzień po zabójstwie. Jej członkowie nie mieli wątpliwości, że popełniono zbrodnię. Bolszewicy eliminowali wszystkich członków rodziny Romanowów, między innymi Michała, brata Mikołaja II, a także jego wujów, kuzynów i siostry Aleksandry Elle. W sumie zabito 18 osób. Naukowcy latami zastanawiali się, czy Lenin odegrał znaczącą rolę w zabójstwie cara. W końcu odkryto dokumenty kończące ten spór. Lenin, Trocki i Swierdłow opracowali szczegółowy plan. Zależało im na likwidacji Mikołaja II, a jednocześnie fabrykowali dowody na to, że chcieli zapobiec zabójstwu.
Istnieją dokumenty potwierdzające tę intrygę. Niedługo przed morderstwami do Moskwy dwukrotnie pojechał jekaterynburski przywódca bolszewików. Spotkał się z Leninem i Swierdłowem. Musieli wiedzieć o planowanej zbrodni. Prawdopodobnie byli jej pomysłodawcami. Przez lata sądzono, że zamachowcy sami podjęli inicjatywę. Dziś wiadomo, że dostali rozkaz od Lenina. Udało mu się zataić prawdę. Ukrył ją nawet przed ambasadorem Adolfem Joffem. W 1918 roku ojciec przebywał w Berlinie. Otrzymał komunikat, że zastrzelono Mikołaja II. Od razu spytał, co zrobiono z jego rodziną, ale nie dostał odpowiedzi. Kiedy do Berlina przyjechał Felix Dzierżyński, ojciec zapytał, czemu zignorowano jego pytania o Romanowów. Wilhelm II i krewni carycy żądali odpowiedzi. Dzierżyński odparł, że Lenin zakazał mówienia mu czegokolwiek. Joffe miał żyć w niewiedzy. Robiono wszystko, by zachować tajemnicę. Przez ponad 50 lat kłamstwa Lenina nie wyszły na jaw. Nie odnaleziono nawet szczątków rodziny carskiej. Dopiero w 1979 roku nastąpił przełom w tajnych badaniach prowadzonych w pobliżu opuszczonej kopalni. Pewnego majowego poranka przybyliśmy tu o 6 rano. Zaczęliśmy kopać i bardzo szybko natrafiliśmy na ludzkie szczątki. Grupa badaczy składała się z kilku osób. Odnalezienie kości całkowicie nas szokowało. To było przerażające odkrycie. Ciała potraktowano kwasem siarkowym, więc kości miały zielono-czarny kolor. Istny horror. Poszczęściło nam się. Już po chwili znaleźliśmy trzy czaszki. Jak najszybciej chcieliśmy dostarczyć je do laboratorium. Szczątki należało zidentyfikować. W 1991 roku dokonano oficjalnej ekshumacji. Brakowało dwóch szkieletów. Pojawiło się pytanie, czy szczątki rzeczywiście należą do cara i jego rodziny. Odpowiedzi mogły dostarczyć tylko badania genetyczne. Próbki DNA musiały zostać pobrane od żyjącego krewnego Romanowów. Dokładnie 100 lat po tym, jak Mikołaj II objął tron, do Rosji przyjechała Elżbieta II. Odwiedziła twierdzę Pietropawłowską, tradycyjne miejsce pochówku rosyjskich monarchów. Mąż królowej, książę Filip, był najbliższym żyjącym krewnym Mikołaja i Aleksandry. Pobrano od niego próbkę krwi. Dokładne badania wykazały, że odnalezione szczątki należą do członków rodziny Romanowów. Nie odnaleziono ciał Aleksego i jednej z jego sióstr. Legendy o tym, że przeżyli, są mało prawdopodobne. Badania DNA nie przekonały władz kościelnych. Rosyjska cerkiew prawosławna nie zgodziła się na pochówek, póki nie zostanie zbadana czaszka Mikołaja II,
26 sierpnia 1995 roku ogłoszono, że ostatni car Rosji, Mikołaj II, zostanie pochowany. On February 25. 25 lutego 1996 roku Mikołaj II, Aleksandra i ich trzy córki spoczęli w twierdzy Pietropawłowskiej w Sankt Petersburgu. Dystrybucja w Polsce Imperial Cinepix. Tekst Amelia Podlaska. Fragmenty listów Mikołaja II i Aleksandry w tłumaczeniu Małgorzaty Dors. Czytał Maciej Ludowski. Aby chronić chorego syna, Mikołaj abdykuje na rzecz swego brata, wielkiego księcia Michała Aleksandrowicza. Shulgov i Guczkow wrócili do stolicy. Na posiedzeniu Dumy zjawili się żołnierze. Dopytywali o akt abdykacji. Chcieli wiedzieć, czemu car nie przekazał władzy synowi. Mikołaj II nie chciał narażać Aleksego na niebezpieczeństwo. Pragnął przenieść się z rodziną na Krym. Ludzie przyjęli abdykację z radością. Mój ojciec wyciągnął nawet z tej okazji szampana. Cieszył się nie tyle z abdykacji, co z tego, że władzę przejmie nowy, lepszy rząd. Ludzie wychodzili na ulicę, świętowali. Wierzyliśmy, że skończyły się czasy autokracji i czeka nas lepsze jutro. Gdy dziadek usłyszał, że Mikołaj II nie tylko abdykował, ale i nie przekazał władzy Aleksemu, zbladł. Łzy napłynęły mu do oczu i smutno oświadczył, że to koniec Rosji. Rodzina carska przestała się liczyć. Aleksandra dowiedziała się o abdykacji męża dopiero następnego dnia. W pałacu odcięto wodę i prąd. Nie dość, że zmuszono Mikołaja II do abdykacji, to Michał Aleksandrowicz odmówił przejęcia władzy. Rosja nie miała cara. Pierre Gilliard został poproszony o przekazanie wieści swemu uczniowi Aleksemu. Powiadomiłem carewicza, że jego ojciec nie chce być już carem. Ale dlaczego? Spytał. To kto będzie tym carem? Odparłem, że nie. No a na koniec wrzucono do szybu. W obawie przed tym, że mord wyjdzie na jaw, Jurowski wrócił do kopalni następnej nocy. Wydobył część kości i ciał, po czym zakopał nieopodal. Przez pół wieku badaczom nie udawało się odnaleźć szczątków rodziny carskiej. Biała Armia opanowała miasto tydzień po zabójstwie. Jej członkowie nie mieli wątpliwości, że popełniono zbrodnię. Bolszewicy eliminowali wszystkich członków rodziny Romanowów, między innymi Michała, brata Mikołaja II,
a także jego wujów, kuzynów i siostry Aleksandry Elle. W sumie zabito 18 osób. Naukowcy latami zastanawiali się, czy Lenin odegrał znaczącą rolę w zabójstwie cara. W końcu odkryto dokumenty kończące ten spór. Lenin, Trocki i Swierdłow opracowali szczegółowy plan. Zależało im na likwidacji Mikołaja II, a jednocześnie fabrykowali dowody na to, że chcieli zapobiec zabójstwu. Istnieją dokumenty potwierdzające tę intrygę. Niedługo przed morderstwami do Moskwy dwukrotnie pojechał jekaterynburski przywódca bolszewików. Spotkał się z Leninem i Swierdłowem. Musieli wiedzieć o planowanej zbrodni. Prawdopodobnie byli jej pomysłodawcami. Przez lata sądzono, że zamachowcy sami podjęli inicjatywę. Dziś wiadomo, że dostali rozkaz od Lenina. Udało mu się zataić prawdę. Ukrył ją nawet przed ambasadorem Adolfem Joffem. W 1918 roku ojciec przebywał w Berlinie. Otrzymał komunikat, że zastrzelono Mikołaja II. Od razu spytał, co zrobiono z jego rodziną, ale nie dostał odpowiedzi. Kiedy do Berlina przyjechał Felix Dzierżyński, ojciec zapytał, czemu zignorowano jego pytania o Romanowów. Wilhelm II i krewni carycy żądali odpowiedzi. Dzierżyński odparł, Romanowowie wyglądali na szczęśliwych. Pół roku później Mikołaj II przestał być carem. Ostatni car. Upadek dynastii. Mikołaj II już od roku dowodził armią w walkach z Niemcami. W wojnie ginęły setki ludzi, a w kraju panowała bieda i głód. Wojsko rosyjskie zostało zdziesiątkowane. Rząd zawiódł społeczeństwo. Ludziom brakowało żywności. Pod nieobecność męża władzę sprawowała Aleksandra. Rosjanie obarczali ją winą za biedę. Sądzili, że szpieguje dla Niemców. Niepokoje społeczne rosły. Zbliżała się rewolucja. Aleksandra codziennie pisała listy do Mikołaja, czasem kilka. Błędy poczynione przez poprzedników za ich panowania przyczyniają zwykle następcom wiele bólu. To car rządzi, a nie duma. Taka już natura Rosjan. Pragną miłości, ale i żelaznej ręki, która ich karać będzie i prowadzić przez życie. Postarajmy się, żeby Aleksemu nie było ciężko, gdy będzie dźwigał nasze dziedzictwo. Moja ty najukochańsza, serdeczne dzięki za twe kochane listy. Rzeczywiście powinnaś być moimi oczami i uszami, tam, blisko stolicy, podczas gdy ja muszę tkwić tutaj.
Bóg niech cię błogosławi, twój stary mężuś, Nicky. Jednym z członków rządu tymczasowego został Aleksander Kierenski. Na ulicach zbierali się żołnierze i cywile. Chcieli wiedzieć, co zamierzamy zrobić z carem i jego rodziną. Pragnęli zemsty. Zapewniałem, że Romanowowie zostaną uwięzieni, ale lud wolał wziąć sprawy w swoje ręce. Byłem przeciwny rozwiązaniom siłowym. Największym zmartwieniem carycy było to, że jej dzieci zachorowały na ciężką wówczas chorobę – odrę. Mój najdroższy aniele, Olga i Aleksy mają odrę. Są bardzo osłabieni i leżą w ciemności. Caryca przebywała w pałacu, oczekując na powrót męża. Nie zjawił się. Lily Den opisała niepokój Aleksandry i dzieci. Uspokajałam carycę, że jej męża pewnie zatrzymała śnieżyca. Anastazja odparła, że przecież pociągi nigdy się nie spóźniają. Martwiła się o ojca. Oh, if only Papa would come quickly. But Papa was trapped. Rewolucjoniści blokowali tory kolejowe. Car musiał ewakuować się do Pskowa, w którym mieli stacjonować lojalni wobec niego żołnierze. On Wednesday, the 14th of March, 14 marca do miasta wjechał carski pociąg. Mikołaj II liczył na wsparcie generałów, ale nie otrzymał go. Zadecydowano, że car musi odejść. Usłyszał kilka gorzkich słów od Mikołaja Mikołajewicza, którego pozbawił stanowiska naczelnego dowódcy wojsk. Nadszedł kres twego panowania, carze. Dla własnego dobra i przez wzgląd na Rosję przekaż tron swemu synowi. To jedyne wyjście. Krótko mówiąc, Mikołajewicz zażądał od cara, by abdykował. Ze stolicy przyjechali przedstawiciele Dumy, Aleksander Guczkow i Wasilij Szulgin. Mieli przyjąć car rządzi, a nie Duma. Taka już natura Rosjan. Pragną miłości, ale i żelaznej ręki, która ich karać będzie i prowadzić przez życie. Postarajmy się, żeby Aleksemu nie było ciężko, gdy będzie dźwigał nasze dziedzictwo. Moja Twe najukochańsza, serdeczne dzięki za Twe kochane listy. Rzeczywiście powinnaś być moimi oczami i uszami, tam, blisko stolicy, podczas gdy ja muszę tkwić tutaj. Bóg niech Cię błogosławi, Twój stary mężuś, Nicky. Mikołaj wrócił z frontu przed świętami i powitał z rodziną 1917 rok. Romanowowie stali się jeszcze bardziej skryci. Zaobserwowali to ci, którzy byli blisko nich, między innymi Lily Dane, przyjaciółka carycy. W każdy czwartek w pałacu gra orkiestra. Pewnego razu zauważyłam, że Aleksandra siedzi przy kominku. Wyglądała na zasmuconą. Spytałam, czy dobrze się czuje. Odparła, że nie wie, czy to smutek, ale serce jej się kraje.
I think my heart is breaking. Imperium Romanowów chyliło się ku upadkowi. Ludzie zaczęli obwiniać cara za biedę i głód. Uważali, że Aleksandra szpieguje dla Niemców. W Piotrogrodzie wszyscy byli o tym przekonani. Caryca to zdrajczyni, truje Mikołaja, sama pije. Prawda była taka, że przemęczony car podejmował błędne decyzje. Być może lepsza okazałaby się bezczynność. Rodzina widziała po Mikołaju, że opadł z sił. Stracił wiarę w siebie i chyba przestał czuć się carem jeszcze zanim abdykował. Wojna go wycieńczała. Krewni byli przerażeni. Ostatni car. Upadek dynastii. Mikołaj II już od roku dowodził armią w walkach z Niemcami. W wojnie ginęły setki ludzi, a w kraju panowała bieda i głód. Wojsko rosyjskie zostało zdziesiątkowane. Rząd zawiódł społeczeństwo. Ludziom brakowało żywności. Pod nieobecność męża władzę sprawowała Aleksandra. Rosjanie obarczali ją winą za biedę. Sądzili, że szpieguje dla Niemców. Niepokoje społeczne rosły. Zbliżała się rewolucja. Aleksandra codziennie pisała listy do Mikołaja, czasem kilka. Błędy poczynione przez poprzedników za ich panowania przyczyniają zwykle następcom wiele bólu. To car rządzi, a nie duma. Taka już natura Rosjan. Pragną miłości, ale i żelaznej ręki, która ich karać będzie i prowadzić przez życie. Postarajmy się, żeby Aleksemu nie było ciężko, gdy będzie dźwigał nasze dziedzictwo. Moja Tena i ukochańsza, serdeczne dzięki za Twe kochane listy. Rzeczywiście powinnaś być moimi oczami i uszami, tam, blisko stolicy, podczas gdy ja muszę tkwić tutaj. Bóg niech Cię błogosławi, Twój stary mężuś, Niki. Mikołaj wrócił z frontu przed świętami i powitał z rodziną 1917 rok. Prawdziwy sukces miał dopiero nadejść. Najpierw Lenin musiał przekonać do siebie Kierenskiego. Udało mu się. Pragnął też zemsty na Romanowach, którzy byli odpowiedzialni za śmierć jego brata. Chciałby spotkał ich ten sam los. Mimo ogólnospołecznej niechęci do cara,
Kieryński czuł się zobowiązany do tego, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Przypadła mi w udziale niewdzięczna rola. Poinformowałem cara o tym, że powinien wyjechać. Wyjaśniłem, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony bolszewików. O dziwo, car zareagował spokojnie. Powiedział, że chciałby zamieszkać z rodziną na Krymie. Zaproponowałem syberyjski Tobolsk. Nie dojeżdżają tam pociągi, rodzina byłaby bezpieczna. Rose on 14 sierpnia członkowie dynastii i co najmniej 20 służących opuściło pałac. Zapowiadał się ładny dzień. Piliśmy herbatę, a o 5.15 Kieryński zawiadomił, że możemy ruszyć. Opuściliśmy carskie sioło o 6 rano, podczas pięknego wschodu słońca. Podróż była długa i wyczerpująca. Romanowowie spędzili 4 dni w pociągu i kolejne 2 na pokładzie statku. 25 sierpnia dotarli do Tobolska. Ćwierć wieku wcześniej Mikołaj zwiedzał tamtejszy Kreml. Zatrzymał się w domu gubernatora. W czasie rewolucji posiadłość nazwano Domem Wolności. Romanowowie mieli w nim zamieszkać. Obejrzeliśmy dokładnie cały budynek, od strychu aż po piwnicę. Część pokoi przedstawia niezbyt zachęcający widok. Ćwiartowano, oblano kwasem siarkowym, spalono, a na koniec wrzucono do szybu. W obawie przed tym, że mord wyjdzie na jaw, Jurowski wrócił do kopalni następnej nocy. Wydobył część kości i ciał, po czym zakopał nieopodal. Przez pół wieku badaczom nie udawało się odnaleźć szczątków rodziny carskiej. Biała Armia opanowała miasto tydzień po zabójstwie. Jej członkowie nie mieli wątpliwości, że popełniono zbrodnię. Bolszewicy eliminowali wszystkich członków rodziny Romanowów, między innymi Michała, brata Mikołaja II, a także jego wujów, kuzynów i siostry Aleksandry Elle. W sumie zabito 18 osób. Naukowcy latami zastanawiali się, czy Lenin odegrał znaczącą rolę w zabójstwie cara. W końcu odkryto dokumenty kończące ten spór. Lenin, Trocki i Swierdłow opracowali szczegółowy plan. Zależało im na likwidacji Mikołaja II, a jednocześnie fabrykowali dowody na to, że chcieli zapobiec zabójstwu. Istnieją dokumenty potwierdzające tę intrygę. Niedługo przed morderstwami do Moskwy dwukrotnie pojechał jekaterynburski przywódca bolszewików. Spotkał się z Leninem i Swierdłowem. Musieli wiedzieć o planowanej zbrodni. Prawdopodobnie byli jej pomysłodawcami. Przez lata sądzono, że zamachowcy sami podjęli inicjatywę. Dziś wiadomo, że dostali rozkaz od Lenina. Udało mu się zataić prawdę. Ukrył ją nawet przed ambasadorem Adolfem Joffem. W 1918 roku ojciec przebywał w Berlinie. Otrzymał komunikat, że zastrzelono Mikołaja II.
Od razu spytał, co zrobiono z jego rodziną, ale nie dostał odpowiedzi. Kiedy do Berlina przyjechał Felix Dzierżyński, ojciec zapytał, czemu zignorowano jego pytania o Romanowów. Wilhelm II i krewni carycy żądali odpowiedzi. Pewnego majowego poranka przybyliśmy tu o 6 rano. Zaczęliśmy kopać i bardzo szybko natrafiliśmy na ludzkie szczątki. Grupa badaczy składała się z kilku osób. Odnalezienie kości całkowicie nas szokowało. To było przerażające odkrycie. Ciała potraktowano kwasem siarkowym, więc kości miały zielono-czarny kolor. Istny horror. Poszczęściło nam się. Już po chwili znaleźliśmy trzy czaszki. Jak najszybciej chcieliśmy dostarczyć je do laboratorium. As we wanted to have them identified. Szczątki należało zidentyfikować. W 1991 roku dokonano oficjalnej ekshumacji. Brakowało dwóch szkieletów. Pojawiło się pytanie, czy szczątki rzeczywiście należą do cara i jego rodziny. Odpowiedzi mogły dostarczyć tylko badania genetyczne. Próbki DNA musiały zostać pobrane od żyjącego krewnego Romanowów. Dokładnie 100 lat po tym, jak Mikołaj II objął tron, do Rosji przyjechała Elżbieta II. Odwiedziła twierdzę Pietropawłowską, tradycyjne miejsce pochówku rosyjskich monarchów. Mąż królowej, książę Filip, był najbliższym żyjącym krewnym Mikołaja i Aleksandry. Pobrano od niego próbkę krwi. Dokładne badania wykazały, że odnalezione szczątki należą do członków rodziny Romanowów. Nie odnaleziono ciał Aleksego i jednej z jego sióstr. Legendy o tym, że przeżyli, są mało prawdopodobne. Badania DNA nie przekonały władz kościelnych. Rosyjska cerkiew prawosławna nie zgodziła się na pochówek, póki nie zostanie zbadana czaszka Mikołaja II. 26 sierpnia 1995 roku ogłoszono, że ostatni car Rosji, Mikołaj II, zostanie pochowany. On February 25th, 25 lutego panowała bieda i głód. Wojsko rosyjskie zostało zdziesiątkowane. Rząd zawiódł społeczeństwo. Ludziom brakowało żywności. Pod nieobecność męża władzę sprawowała Aleksandra. Rosjanie obarczali ją winą za biedę. Sądzili, że szpieguje dla Niemców. Niepokoje społeczne rosły. Zbliżała się rewolucja. Aleksandra codziennie pisała listy do Mikołaja, czasem kilka. Błędy poczynione przez poprzedników za ich panowania przyczyniają zwykle następcom wiele bólu. To car rządzi, a nie duma. Taka już natura Rosjan. Pragną miłości, ale i żelaznej ręki, która ich karać będzie i prowadzić przez życie. Postarajmy się, żeby Aleksemu nie było ciężko, gdy będzie dźwigał nasze dziedzictwo. Moja Ty najukochańsza, serdeczne dzięki za Twe kochane listy.
Rzeczywiście powinnaś być moimi oczami i uszami, tam, blisko stolicy, podczas gdy ja muszę tkwić tutaj. Bóg niech cię błogosławi, twój stary mężuś, Nicky. Mikołaj wrócił z frontu przed świętami i powitał z rodziną 1917 rok. Romanowowie stali się jeszcze bardziej skryci. Zaobserwowali to ci, którzy byli blisko nich, między innymi Lily Dane, przyjaciółka carycy. W każdy czwartek w pałacu gra orkiestra. Pewnego razu zauważyłam, że Aleksandra siedzi przy kominku. Wyglądała na zasmuconą. Spytałam, czy dobrze się czuje. Odparła, że nie wie, czy to smutek, ale serce jej się kraje. Why am I sad, Lily? I can't say, really. I think my heart is breaking. Not only her heart. Imperium Romanowów chyliło się ku nią dokumenty potwierdzające tę intrygę. For example, Goloshokin, head of. Niedługo przed morderstwami do Moskwy dwukrotnie pojechał jekaterynburski przywódca bolszewików. Spotkał się z Leninem i Swierdłowem. Musieli wiedzieć o planowanej zbrodni. Prawdopodobnie byli jej pomysłodawcami. Przez lata sądzono, że zamachowcy sami podjęli inicjatywę. Dziś wiadomo, że dostali rozkaz od Lenina. Udało mu się zataić prawdę. Ukrył ją nawet przed ambasadorem Adolfem Joffem. W 1918 roku ojciec przebywał w Berlinie. Otrzymał komunikat, że zastrzelono Mikołaja II. Od razu spytał, co zrobiono z jego rodziną, ale nie dostał odpowiedzi. Kiedy do Berlina przyjechał Felix Dzierżyński, ojciec zapytał, czemu zignorowano jego pytania o Romanowów. Wilhelm II i krewni carycy żądali odpowiedzi. Dzierżyński odparł, że Lenin zakazał mówienia mu czegokolwiek. Joffe miał żyć w niewiedzy. Robiono wszystko, by zachować tajemnicę. Przez ponad 50 lat kłamstwa Lenina nie wyszły na jaw. Nie odnaleziono nawet szczątków rodziny carskiej. Dopiero w 1979 roku nastąpił przełom w tajnych badaniach prowadzonych w pobliżu opuszczonej kopalni. Pewnego majowego poranka przybyliśmy tu o 6 rano. Zaczęliśmy kopać i bardzo szybko natrafiliśmy na ludzkie szczątki. Grupa badaczy składała się z kilku osób. Odnalezienie kości całkowicie nas szokowało. To było przerażające odkrycie. Ciała potraktowano kwasem siarkowym, więc kości miały zielono-czarny kolor. Istny horror. Poszczęściło nam się. Już po chwili znaleźliśmy trzy czaszki. Jak najszybciej chcieliśmy dostarczyć je do laboratorium. Bała się, że obalenie cara będzie oznaczało koniec wyższych sfer. Dla kogo organizowałaby przyjęcia? Lud pracujący nie zdawał sobie sprawy z drzemiącej w nim siły. Nadszedł koniec dynastii.
Jednym z członków rządu tymczasowego został Aleksander Kereński. Na ulicach zbierali się żołnierze i cywile. Chcieli wiedzieć, co zamierzamy zrobić z carem i jego rodziną. Pragnęli zemsty. Zapewniałem, że Romanowowie zostaną uwięzieni, ale lud wolał wziąć sprawy w swoje ręce. Byłem przeciwny rozwiązaniom siłowym. Największym zmartwieniem carycy było to, że jej dzieci zachorowały na ciężką wówczas chorobę – odrę. Mój najdroższy aniele, Olga i Aleksy mają odrę. Są bardzo osłabieni i leżą w ciemności. Caryca przebywała w pałacu, oczekując na powrót męża. Nie zjawił się. Lili Den opisała niepokój Aleksandry i dzieci. Uspokajałam carycę, że jej męża pewnie zatrzymała śnieżyca. Anastazja odparła, że przecież pociągi nigdy się nie spóźniają. Martwiła się o ojca. Rewolucjoniści blokowali tory kolejowe. Car musiał ewakuować się do Pskowa, w którym mieli stacjonować lojalni wobec niego żołnierze. On 14 marca do miasta wjechał carski pociąg. Mikołaj II liczył na wsparcie generałów, ale nie otrzymał go. Zadecydowano, że car musi odejść. Usłyszał kilka gorzkich słów od Mikołaja Mikołajewicza, którego pozbawił stanowiska naczelnego dowódcy wojsk. Nadszedł kres twego